Najważniejsze, że jedzie. Najważniejsze, że jest przygodą. Jest utwardzone, to jest do jazdy droga. Nasza terenówka się tego nie boi. Jak to się nazywa? A to ciekawe, są. Tam będzie kościół już przydostał. Tam już kościół bilet. Jak ty mówisz do skansenu, tą drogą to już muszę jechać za kościół i skręcić w lewo. A jak my pojedziemy, to no, to dojedziemy, a tu po tym jak będzie asfalt się łączył z takim Elka, to będzie do Poznańskiej, byśmy wrócili na, jak na nie. Tam przy takiej figurce jest. W Kukurydzy się zatrzymujemy na Podostoka. W Kukurydzy? A no, teraz. To jest swoje miejsce? Tak, zrobimy to na Podostok. Nie wiadomo, dalej się potoczy, a jest dosyć ciekawie. Dobra. Dobra, to idę. Ale ty w polach będziesz ani. Sam sobie słońce jest cały. No kto tam wylał? Kurde. Jakich dwóch pochodzińców? To się pyta tutaj. To jest fajna droga. A to ja poproszę o zdjęcie. Super wygląda. Tak, ale to chyba podjedziemy do tego. W okrągłą kuleczkę. W tą okrągłą kuleczkę, dokładnie. Stwierdziliśmy, że woleliśmy być podwiezieni niż się spacerować. A przecież ja coś tak jak mówiłem, tam jest Stara Poznańska? Nie, tam już jest droga, która łączy Lubowo z tym. Nie, tam jest Łubowo Gniezno, Poznań, a my dojedziemy do skrzyżowania na ten, a tam byśmy dojechali do asfaltu. I mówię ci, ja tam, bo tam na skróty się jechało... Droga na Dziekanowicę. Tak, ale taki asfalt. I tam się jeździłem na skróty, nie jeździłem przez koło skansenu, tylko tędy i pod kościół, bo tam akurat znajomi mieszkali. No to miałem blisko, że tak. Kibel! Co na ciebie? No na pewno. Weź ten aparat, będę.